Cześć, panie i panewki, siemaneczko. Chciałbym was zaprosić do kontynuacji eventu Cousin Town. W poprzednim odcinku udało nam się postawić pierwsze znamiona naszego miasta, pomóc dostać tam paru osobom oraz stoczyć pierwsze walki. Niestety, ale pod koniec pierwszego dnia, gdzie chcieliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie, podczas jednej z akrobacji poległem. Dlatego jesteśmy tutaj, na wybrzeżu. Zapraszam do dnia drugiego. Na razie. Cześć. Siema, dawaj, to ty Pagor? Siema. Da, to ja. O, siema. Hello? Ula. O, cece, ho. Me gusta la grande cones. Też umarłeś gdzieś? Nie, ja ten... Wstydem się oblałem w TZ i dopiero teraz włączyłem grę. Tyle dobrze, że nie tylko ja popełniam fejle i oblewam się wstydem. Niestety, ale Pagor nie będzie nam towarzyszył w powrocie do bazy, ponieważ musiał kończyć, ale razem z Cece obmyśliliśmy plan w związku z powrotem do bazy, aby jak najbardziej zmaksymalizować loot. Do Czernaja Polana czy do Nowo? Wiesz co, możemy polecieć przez Czernaje, możemy pójść na Ostry Military i na Kamensk Military i na Arsenowo Stary. Do mało osób chodzi to. Jo, weźmy, pójdźmy się, jakoś wygierujmy, stary. Nie miałem lepszej kamizelki niż stawy Westa. Ciągle umieram na jedną pestkę. I tak też zrobiliśmy. Małymi kroczkami szliśmy przez najróżniejsze lokacje, aby odkryć dodatkowy content oraz zdobyć jak najwięcej lootu. Razem z tym trzymaliśmy się głównego planu, czyli pójściem na Ostry Military Base. To nie odpowiada mi. Czarko. Radio 308. Zobaczcie, nie jest najgorszy loot wcale. Brakuje, wiadomo, jakby takiej wisienki na torcie, ale źle nie jest. Sprawdzałeś ten ostatni? Nie, nie. Sprawdź wozy. FX. Dobra, panie. O kurwa, DMR-ka? Co ty pierdzielisz? Co to jest? Jeszcze scope to nie. Tu jest studnia z wodą przed nami. Tak? Dobra. Idę. Jeszcze oby był zestaw do elektroniki, to sobie do pełskopu od razu ogarnę. Szybszy jak wygląda. Cece. Nasz cycuś. Kurwa, ale mu ten internet płata figle faktycznie, kurwa. Zaraz go znowu wyrzuci. O matko, masakra. I tak też się niestety stało. Najpierw Pagor, a potem Cece. Niestety, ale wędrówkę do bazy musiałem dokończyć w pojedynkę. Ale wiedziałem, że będą tam na mnie czekać inni ludzie. Dlatego czym prędzej zlutowałem Kamysk Military Base ze sprzętem i wyruszyłem w drogę do naszych przyjaciół. Widzę flagę naszą biało-czerwoną, zajebiście. Tam o jeden dach chyba się misnęliście, ale jest git. Teraz zobaczymy. No bo to jest nieskończone tak jeszcze do końca, wiesz? Cześć, Pablo. Brakło trochę materiałów. Aha, a czego zabrakło w takim razie? Desek chyba? Bo nie mamy chyba czym ostrzyć pił. No i nie ma też właśnie osełek, że nie pił, wszystko my wyjebali. No dobra, to będziemy robili rano. Trzeba lecieć na rano. Pakujemy się w autobus. A czy... Widzę gościa po środku z Altyną. Kto to jest? Gdzie? Hej. Kolego. Ksz, NVG. Tutaj. Nimar, bandy to wal. Dzień dobry. U nas wszyscy mają. Dzień dobry. Kurwa. W końcu dobiegłem do bazy, stary. Strasznie słabo ci sygać trochę przez Altynę. Tak się odwalo. Dobra, jest dobrze. Larka, maszyn, VG. Zarąbiście. Siema. A nie, to jednak nie przez Altynę, to po prostu tak jest. Boże. Jak dobrze być w domu. Ja pitol. W końcu się udało wrócić. No. Cześć kuzynku, kurwa. No siema, dzień dobry wam wszystkim. Mruczek z tej strony, Mruczek. A, dobry. Mruczku, hejka, siema wam wszystkim. Ty, słuchajcie, bo noc będzie nadchodziła, macie jakieś NVG może zapasowe jedno dla mnie. Ja pierdolę. Ile tu osób wsiądzie? 20. Cała baza. 20? Cała baza? Tak. Nie, no jedno party chyba tylko wsiądzie, kurwa. Jo, zajebiście. Ty, bo my jedziemy po Mefixa i resztę, jedziesz też? Jedźcie beze mnie śmiało, ja sobie zobaczę ten, co tu się zmieniło. Ja tu za mało byłem. No to dobra. Siemano, dzień dobry. Kurwa, rozbudowało się tu i tu nieźle. Faktycznie brakuje. Ja pierdziele, nie!
Kurwa, to tak działa? No, tak to działa właśnie. Ja pitole. Katapulta. Kurwa, znowu bym miał eksmisję z bazy. Trzeba to rozmontować, wiesz? Po tej całej dziwnej sytuacji zdecydowałem, że razem z moim zespołem wzmocnimy mury Cousin Town, a przy okazji zapobiegniemy dalszemu katapultowaniu innych uczestników. W trakcie Cousin Town, bo nie wiem czy wszyscy wiecie, każda drużyna miała swoje zadanie i obowiązki i często się nimi zamienialiśmy, bądź nawet dzieliliśmy, a w szczególności, gdy w danej drużynie było mniej uczestników. Zresztą, zobaczcie sami jak to się odbywało. Dobra, słuchajcie, to co? Kto jest w Team Cousin, to zapraszam też na Discorda, będziemy tam gadali, żebyśmy nie robili tutaj sobie chaosu w grze, dobra? No my na ciebie czekamy, Cousin. Dobra. I coś się ociągasz, panie. Teraz mówię. Idziemy. Panie Cousin, jeszcze dobra, bytanko, Gidy jest, panie. Są dosłownie dwie osoby. No, Łódyczka są dwie osoby, a Dyczka nie ma? Do plecaka. Nie ma, jestem ja i jeden kolega i nic dobra, więcej. To kto jest też od teamu Dyczka, was przerzucę do teamu Cousin. No dobra, no to dawajcie, jak jesteśmy teamem, teraz to tego, zabierzmy się za budowę bazy, a potem my zrobimy sobie wycieczkę autokarem, jak Maciumek wróci, dobra? Rozbudujmy bazę, a potem dobra. Maciumek przełoży cegiełkę, więc dawajcie, kto jest ze mną, no to po prostu chodźmy do lasu i rąbiemy tego drzewa. Jedna osoba wydaje mi się, że nadąży z rąbaniem drzewa, reszta będzie nosiła. Tylko nikt ma tego Fireaxa. Ktoś jest teraz na przykład w lesie i rąbie? Orientujcie się? No ja... No wyjebałem tych drzew tam sporo, nie? No dobra, to idziemy. Ktoś rąbie, ale... No chodźcie, idziemy po ja te logi. Też, ja też wyjebałem trochę drzew. Dobra, no to dawajcie znać tylko jak tam jest tego, jeszcze sytuacja z... Zarąbiście. Dawajcie znać tylko jak jest z tym workbenchem. Ja gotuję jedzenie ogólnie w całe, które jest. Super, elegancko, no to lecimy. Dobra, już jestem. Siema. Siemanko, siemanko. Jaki plan? Na razie rozbudowujemy bazę, logi zapełniamy, a potem dokończymy budowę dachu. I zadbamy o to, żeby wszystkie kodloki wykorzystać, wiecie? No bo jednak obrona uważam, że jest ponad wszystko w tym momencie. Nie ma co marnować tego, więc jak mamy, no, to rozbudowę. Jo. Czy ktoś coś słyszał, że nasz padł przy samej bazie, w ogóle w domku? Bo tu plecak leży, plejtkę i w ogóle trochę itemów. W jakim team jesteś? Ja zabiję jednego, ponieważ nie miał armbanda, jak wskoczę sobie na okno. Nie poznajesz? I nawet nic jesteś Dyczek? Bo u mnie na Discordzie gadają. Nie miał armbanda, jego strzem, ale już się potem dogadaliśmy, no wiem, właśnie, że to było przypadkiem, no i faktycznie miał armbandy. Jeżeli coś podziałamy. Tak? Dobra, no tego nie będę robił. Słuchaj, nikt chyba nie poleciał na militarkę, więc do team Dyczka zaraz wyślę. I słuchaj, polecicie na Tisy może? To przejść do bazy. Znaczy, no, z dobra, to, bo z tego tak? Dobra, no Tisy na Trikres tego, żeby było. Aha, okej, okay. No to ja akurat już mam kamizelkę. To ja powiem, że jesteście tutaj. A, jeszcze autokarem rzucili, no co tam? Kuzyn, z tego względu, że ty jesteś kierownikiem budowy, mam dla ciebie prezent. Co, już w ogóle nie będzie wracał, czy na przykład jutro sobie wróci? Kurwa, dzięki. Dziękuję. Wiadomo, kto tu rządzi. Dziękuję. Słuchajcie, pod autokarem będzie czekał Dyczek. Jak ktoś jest z teamu Dyczek, to idźcie do niego. I najwyżej dołączycie do tego, do misji na TC. Polecicie na TC i na Trikresa, dobra? Ułożyło się to wszystko idealnie, bo każda drużyna wiedziała doskonale, co ma robić. My w tym czasie przez najbliższe 2 godziny farmiliśmy kłody, deski oraz próbowaliśmy załatać cały dach oraz okna, aby uniemożliwić potencjalnym intruzom wejście do naszej bazy. A w momencie, gdy już wszystko skończyliśmy, chciałem się zamienić z jedną z ekip, aby ludzie, którzy ze mną pracowali nad bazą, nie czuli monotonii i mogli wybrać się razem ze mną na wyprawę. Eins! Kurde się wystraszyłem. Maciumbek, gdzie wy jesteście? Wy jesteście w bazie, jo? Nie. Nie? Wy jesteście na wyprawie. Część jest w bazie, część jest w trasie. Dobra, słuchaj, bo jesteśmy na wyprawie. To zmienimy się. My zabudowaliśmy już cały dach, nie ma tam żadnej szczeliny. Wykorzystajcie wszystkie kodloki, postawicie gate i zabudujcie tego, wszystkie okna od tego, od klatki schodowej, dobra? Tam, żeby nie było żadnego prześwitu. Tak. Tak, ja tam porobiłem hologramy, na samej górze nie ma. No i po prostu to załatajcie. Kodloki wykorzystajcie, a my teraz pójdziemy też na wyprawę, żeby moi się poruszali. No dobra, no. Jo? Dobra. A jutro będziemy robili tego, dla drugiego teamu apartament kolejny i połączymy to konektorem. Mamy tyle gwoździ, że damy radę. Dobra. Dobra, to ja uciekam do swoich. Miłego chłopaki i dziewczyny. Ej, kuzyn. No co? Bo ja sobie tu biegam po Nowej Petrowce, to mnie nie odstrzelcie, okej? Okay? No masz armandę, to nie damy radę, nie? I wszystko jasne. Każda drużyna wiedziała doskonale, co ma robić. Dlatego przejęliśmy pałeczkę Maciumka i zamieniliśmy się zadaniami. Z racji tego, że pozostałe ekipy zlotowały praktycznie wszystko na mapie, co w naszym okręgu, to wybraliśmy się na zrzut zaopatrzeniem w Zelnogórsku. A po drodze szukaliśmy helikopterów, bo mieliśmy do nich coraz więcej attachmentów. A tu nie było budowy? Gdzie ona jest? My już ominęliśmy budowę. A dobra, to idziemy na ten na zrzut. Chodźcie. Mnie wyrzuciło. A ty miałeś tą baterię do helki? Nie. Ja mam, Bronek ma. Ja okay. W Grishino, jestem gdzieś w okolicy Grishino.
Okolice Grysiną? Dobra. To weź stronę górską. Bronek, weź w takim razie tą baterykę tę nieść do bazy najlepiej, co? Chyba, że chcesz do nas dołączyć na zeleno. Będzie zawsze bezpieczniej. No tak, chcecie, bo mówię, teraz wyszedłem właśnie do Grysino. No to byśmy się wtedy zawracać w takim razie, bo my jesteśmy już na wysokości Vajboru, nie? Więc byśmy się do nas mocno odbijać, bo my lecimy na airdropa właśnie na Zelenogórz, nie? Więc mi się wydaje, że najbezpieczniej by było, gdybyś poszedł z tą baterią do bazy i po prostu zaniósł. I żebyście zrobili specjalną jedną skrzynkę i zestaszowali to gdzieś po prostu i tyle. Będzie no, git. Po prostu Maciumek. No, ludzik. Boże, domaga. Dajcie Maciumkowi albo komu innemu i on tam po prostu skowa to w tym lootroomie. Jutro ogarniemy Helkę. No i będzie gicio, będzie można w końcu latać po świeżaków. Jo, dokładnie, ale będziemy wszystkie brać z wybrzeża. Ale ogólnie powiem tobie, że ten autobus nie jest zły, 100 na godzinę. E? Ale jak, no. A ciekawe czy jest ten. To Maciumbek prowadził. O, leci Helka. Dawać ją. Ale to nie dźwięk. Nie, lepiej do niej nie strzelajcie na razie, bo już strzelali do nas z bazy, to teraz to nam kampili później. Okej, okay, dobra. Tak, idziemy na VMC czy nie? Możemy szybko przelecieć. Tam jest helikopter naprzeciwko nas. Stoi, ale... widzicie? Jo, ale tam podobno już był, goły. Tam jeszcze jest Humvik. Od razu obok tego. A tam równolegle do nas leży taki mały. Zobacz, on ląduje w Cabanino. Chyba, albo zbliża się. Zakręca, widzicie? Może nas nie widzieć. To można na niego zapolować. Jakby można podejść. No on nas nie widzi, bo jest tyłem. O ile faktycznie tu ląduje, bo traci wysokość i... Ale... Czy to jest Cabanino? Nie, on odlatuje gdzieś, on tu nie ląduje chyba. Nie, schodzi w dół pikowo. Tak? Schodzi w dół. No, pikuje, pikuje. Dobra, spróbujmy. Ej, tu jest fura w ogóle, zobaczcie, w krzakach, tu od głównej ulicy. Jest zdjęcie, biorę zdjęcie. No, te zdjęcia są fajne. My takich pięć mieliśmy, ale... Po co w ogóle są te zdjęcia? Chyba poszła. Szukasz tego miejsca, co jest na zdjęciu, bierzesz wykrywacz i szukasz skarbu. Ty gaszą. Zgasili, chodźcie, może podejdziemy ich. Nie raszujmy ich od razu, jeżeli nie będą ich przy helce, dobra? Jak będą przy helce, to dopiero ich bijmy. Ona chyba jest za. Ona jest za na pewno, bo jest za cicho. Pytanie, czy oni w bazie gdzieś wylądowali, czy jak? Ja może przy następnym locie by się ich udało złapać ewentualnie, ale już jest na tyle późno, że raczej oni nie będą lecieli. Ja nie wiem, gdzie ta helka. To na pewno nie jest chyba nie... O kurde, mi się spać chce. O kurczę. Mi się wydaje, że ona gdzieś za wylądowała. To tam pod no tu za górką nie... może być jeszcze. Ile to tam jest podłużna stodoła, tam jest podłużna stodoła. Tam jest flaga. No tam jest duża baza. Słyszałem jak Zak mi się ma. A ja ziewam kuźwa, ja pierdziela, prześpię całego fajta. Nie macie na pewno żadnego Sprite'a? Nie, właśnie. Kawkę, herbatkę? Mogły się tu położyć w krzakach na szybko zawsze, co nie? A helka za drzewem jest do lewej, jak coś jak baza jest. Aha, czyli oni ją tam parkują. To. Na pole. Biegają do niej, czy nie? Bo może wszystkich pod skoknie wzięli. Tak, czyli akurat był. Ja nie widzę ich jeszcze. Otworzy bramę z lewej strony, jak coś. Bramę? I ale wyszedł. Oni widzą nas? Nie, ale widziałem, jak brama się otwierała. I helka tam stoi, tam przy helce, no to musieli wchodzić. Gdzie to jest? Jest, dobra. Zacznijmy się na samą helkę. Weźmy się tak porozmawiajmy, nie ruszajmy w jakichś krzakach. Może oni nie będą na nas mieli tego okna. Fajnie, bo jakby ktoś do lewej tutaj poszedł jeszcze. Ja idę do lewej właśnie, mocno do lewej. Ja tam postaram się do tego lasu przeciwko. Przecież ja chyba zaraz zemdleję. Ja też tam biegnę. Ja bym ci radził na razie się położyć gdzieś w krzakach. My ci przypilnujemy. Ich tam mogło być chyba maksymalnie czterech w środku, więc... No tak. Biega do helki chyba, podbiega, zobaczcie. Jak będzie startował, to walimy na dziąsło. Oni coś dużego tam też. Zobaczcie, jest więcej jak jeden. Mają duże plecaki te, swoje. A gdzie mają tego? W krzakach tutaj. Ja już miałem pewny strzał, żebym strzelił, ale nie będę strzelał. Czekaj, niech oni będą ten. Ile to jest metrów? Jak no, maksymalnie 200. Zobacz, gdzie stoisz. Jak ma ktoś kolorowe plecaki, to niech zdejmie po tej widzę. Wysiadł, czy co? Czy wsiedli? Oni walą do Z-u, więc spokojnie. Widzę dwóch gości tam. On ją tankuje, więc będą lecieli. Imo? Biegniemy, bijemy. Tak, jak macie pewne strzały w głowę, to walcie. Na hura. Ogień. Jeden nóżka złamana. Jeden dead. Do prawej zbiegają mocno. Do bazy. Tak, do bazy otworzył. Do bazy wchodzą. Nie wiem, czy trafiłem, ale jeden powinien dostać. Jeden jest martwy chyba tam. Jestem 100 metrów od helki. Sprawdź, czy tam nie ma tego podzespołu właśnie. Spróbuję podejść. Uważajcie na ten lasek, tam jeden miał powaloną nogę albo zabiliśmy. Zabiliście jednego.
Trafiliśmy go w tym samym momencie. Tak, tak. Czy on na pewno. No na pewno. Podbiegam do Helki jak coś. Ja jestem za tobą. Słuchajcie, podejdźmy, sprawdźcie jest wszystko, jest wszystko. Dobra, słuchajcie, podejdźmy trochę blisko, niech ktoś odleci po prostu, ja nie odlecę. Zawinąłem. Kto potrafi latać helikopterem, powiecie szybko, bo ja zawsze... Ja umiałem, ja umiem. Jak mnie nie zlaguje, to odlecę. Ale nikt, ja trochę umiem, ale nie chcę brać na siebie. Ja się nie poddam. Ja mogę się zawinąć tą helką stąd. Dobra, słuchajcie, musimy obstawić główne wejście. Ja ustawię się na daleko, bo mogę zasnąć w każdym momencie. Podejdźcie z trzy osoby i obstawiajcie główne. Oni nie mają zabudowanej bazy do pełni. Jestem z wami pod helikopterem samym. Nie, pod kabanie ze się. Orion, Nate pod bramą. Jakie Nate pod bramą. Latanie, dwa zegary. Nate pod bramą! Hej! Co? Nie wypał. Ale dobra, nie wybuchł. Słuchajcie, dobra, odpalaj tą helkę. Kto potrafi latać? Ja usiądę jako pasażer. To ty potrafisz? Pęczę, no, wsiadam z niej. Rozpędzają. Coverujcie nas, wchodzę też. Dwie osoby mogą jeszcze. Biegnę. Ja spróbuję wejść. Weźcie jedno i przylećcie po mnie. Dawajcie. Szybciutko, lecimy. Obstawiajcie. Kierujcie się na Zelenogórsk pod ROPA. Tam jeszcze jakieś kolorowe auto mieli, kolorowe auto jakieś fajne. No, we czterech jesteśmy w Helce. Wierzę w ciebie. Że do tego wyjdziesz. Bo ty tą helką to robisz bączki dosłownie. Eku, musisz... Przytrzymaj plus, jak to jest na expansion. Plus przytrzymaj. Przytrzymaj plus na numeryczny. Na numeryczny. Jeśli to nie... Ale się ładnie rozbijecie zaraz, nie? Oj, panie pilot, on chyba nie umiesz pan latać. Kliknij raz F. O kurwa, nie tak. Ty, a ile mamy paliwa? Bo tutaj paliwa jest... Spadacie. Spadamy, dobra, spokojnie. Weź się wyłącz na razie. Kto potrafi latać? Ja mogę polecieć. Dajcie, ja mam przewiozę. Asekrujcie od głównej. Zróbcie sobie ten spadochron, to wam się przyda. Wsiadać. Dawaj, zapierdzielamy. Może rotor jest uszkodzony, ale oni lądowali. Leć, mistrzu. Ale to jakiś grawa był, wiesz, przed niej. Jeśli to jest expansion, to muszą być dwa zegary. Jeśli to jest takie inne te, to musicie plusem przytrzymać na kolorze. Trzeba ogólnie, trzeba mieć ogólnie ten, czapkę pilota na pewno. Lecisz do góry? Dobra. Okej. Okay. Okulary pilotki też trzeba mieć. Shift i Z do góry pewno. Ale my mamy ten, my się obracamy gówno w betoniarce. Jak ty wylądujesz im w bazie, to robimy im kurwa rajda, stary. A przytrzymaj plusa na numerycznym. No przytrzymam i to nic nie daje. No to tu jest taki mi pokazuje. Dobra, lecę do góry. Nie, tu jest, ona jest chyba bez czegoś. Tak. Dla mnie też, dlatego słuchaj, ja lubię widoki, naprawdę, ale... Kręci mi się w głowie, stary, czuję się na rollercoasterze, nie w helikopterze. Nie możecie. O, ładnie się kręcicie. Dobra, ja wymiotuję, sorry. To nie jest śmieszne, tylko ja kurwa też żyga. Za chwilę zaczniecie spadać, nie możecie tak wysoko latać. Jezu, ty robisz beczkę! Ja w ogóle nie dotykam niczego. A masz dwa zegary, czy jeden? Puśćcie może trochę wyprostuję i spróbuj wylądować na Z. Z i Shift właśnie. Ale powiem ci, postępy są, już do kabaniny naszego. Kabaniny już jesteśmy, dawaj do bazy, tak. Zajebiście ci idzie. Weźcie ich, nagrajcie znowu, proszę. Przynajmniej raz ty trafię, jak coś, to wiecie. Czekajcie, drzemkę robię. Dajcie sekundę. No chyba się rozbijemy. Ja umiem latać, ale nie umiem kurwa lądować, więc to... Ja pierdolę. Weźcie nas, złapcie, kurwa. O, co się dzieje? Ej, słuchajcie, na BMC było helikopter. O kurwa, załatwmy rotor, wyłącz ją, jak tam będziesz mógł. Ale przypierdzieli. Ale nie zginąłem. Ja też nie. Ej, szybko, rotor. Nie, ona jest uszkodzona. Słuchajcie, jebać to. Idziemy, bierzemy attachment i lecimy po kolejną. Chodź, to jest spierdzielona, zbugowana. I mimo twardego lądowania, jakie mieliśmy na początku, udało się wszystkim przetrwać i dobiec do drugiej sprawnej helki, VMC. Podmieniliśmy wszystkie attachmenty i ten helikopter działał bez zarzutu. Kto prowadzi? Encio. Wy odpalacie? O Marko. Tak, to my. Tak. Dobra, odsuńcie się lepiej, bo może buchnąć. Zamknijcie drzwi, bo wypadnie. Pozamykajcie te drzwi, jak możecie. Nie ma drzwi. Nie ma.
Tam nie ma drzwi. Nie ma drzwi, ale uważajcie, bo ktoś tu chyba jest, bo tu w ogóle trup leży. No nie, to my zabijaliśmy. O, to ale to normalnie. Działa. Tak? No dobra. No, dobra, lecimy do bazy. Jak widać, wcześniej to nie był problem pilota, a rotora, który był prawdopodobnie uszkodzony w wyniku rzucania granatów bądź przypadkowego strzału. Ogólnie rzecz ujmując, dzień drugi kończy się naprawdę szczęśliwie, ponieważ znalezienie części do helikoptera na tym serwerze było stosunkowo ciężkie, to w dodatku udało się ją odebrać innym graczom, a następnie wymienić na jeszcze większą, dzięki czemu mogło do niej wejść więcej graczy. Zrzutu z Zelenogórska w finale nie podnieśliśmy, ale rozbudowaliśmy bazę o dodatkowe schody, aby umożliwić lądowanie helikopterem na dachu. Teraz wszyscy uczestnicy Cousin Town będą do bazy docierali szybko i sprawnie, a helikopter na pewno pozwoli na szybszą eksplorację mapy. Ale jeżeli myślicie, że tylko jedna helka nam wystarczy, to się mylicie. Poczekajcie na pozostałe dni. Dobra, panie i panewki, ja będę uciekał. Dzięki tylko za dzisiejszą budowę. Zostawiam wam loga, deski, siekierę. Zróbcie, co będziecie z tym chcieli. Ja jutro będę od 15. Jakbyście mieli kogoś, kto będzie na wybrzeżu, ja będę zgarnił jutro ludzi helką lub furą. No nie? Autobusem się słuchać. No, kto by z was by grał, to rozbudowujcie, a ja dam wam info na Discordzie. Także dzięki wielkie za gierkę i słyszymy się jutro. Na razie, panie i panewki. Wszystkiego dobrego. Na razie. Na razie.